Wiesz co, to jest tak samo jak z każdą inną aktywnością sportową. Oczywiście zachęcam wszystkich do codziennego ruchu, co nie oznacza, że zachęcam wszystkich do codziennego mocnego treningu. Wszyscy na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie trenować równie wydajnie każdego dnia. To raz. Na pewno zdajemy sobie sprawę też z tego, że monotonne takie same zadania dzień w dzień nie będą prowadziły do zwiększenia naszych możliwości w dłuższej perspektywie. Więc jeżeli jesteśmy osobą początkującą, to na pewno 2-3 jednostki porządne, takie uczciwe, powiedzmy, w tygodniu będą dużo lepsze niż 5-7 takich, powiedzmy, dni, w których po prostu zabijemy czas albo przetruchtamy kilka kilometrów, bo nie chodzi o to, żeby to wyglądało jak zombie walk, tylko chcemy, żeby ten ruch był poprawny technicznie, bo to też wydaje się, że jest to bardzo proste, no bo każdy, praktycznie prawie każdy jest w stanie się poruszać w własnych nogach, więc każdemu się wydaje, że jest w stanie biegać i wie o tym wszystko, no bo tu nie ma filozofii, prawda? Tak samo jak chód. Do końca tak to nie wygląda, więc dobrze jest też czasami zwrócić się do specjalisty w tym temacie, żeby ewentualnie mógł skorygować po analizie naszego biegu chociażby. Natomiast, więc technika, ale druga rzecz to to, że lepiej, jeżeli zaczynamy, mieć dni, w których trenujemy i mieć dni, w których damy naszemu ciału odpocząć, zregenerować się. Może będziemy przeplatać te treningi chociażby jakimiś sesjami regeneracyjnymi polegającymi na rozciąganiu, na mobilizacji. Jeżeli zaczynamy, jeżeli dużo siedzieliśmy, się nie ruszaliśmy, to myślę, że więcej korzyści będzie płynęło z takiego rozciągania co drugi dzień chociażby, albo jakiś sesji rolowania, sauny, czegoś takiego, albo uzupełniania o rowerek, niż 7 razy w tygodniu, 10 kilometrów bardzo wolnym tempem. No oczywiście można, ale to tak samo jak z pompkami. Można robić codziennie pompki? Można. Czy to przyniesie jakiś lepszy efekt niż 2 porządne treningi, powiedzmy, klatki w tygodniu? Nie sądzę. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przesłuchaj pełnego odcinka podcastu, klikając w miniaturę.